może to być oparte na faktach, ta legenda. Dlatego, że król Jan Sobieski faktycznie okolice Złoczowa w ten sposób kolonizował, że swoim żołnierzom, którzy na przykład odsłużyli już określony czas i powiedzmy do wojaczki już się nie nadawali, przydzielał właśnie za bierną służbę ziemię i oni stawali się rolnikami. Ja, legenda jest legenda, ale was ich so in den Archiven herausfinden konnte, ist, dass diese Legende tatsächlich ein Faktum sein kann. Denn es ist schon, es war schon der Fall, dass der König Sobieski die Gegend um Solotschiw ebenso kolonisiert hat, indem er seinen treuen Krieger, nachdem sie schon ihre Zeit gedient haben und nicht mehr fähig waren, um Krieg zu führen und zu kämpfen, für ihre Treue Grund, also Boden einfach begeben hat, sodass sie dann Bauern wurden. Каждый большие доля правды. Also in jede Legende gibt es viel Wahrheit. Ja. I musimy pamiętać, że kozacy w armii króla Jana Sobieskiego to nie byli zwykli żołnierze, tylko oni mieli status i przywileje szlachty polskiej. Także to nie byli, powiedzmy, to nie była zwykła jakaś tam szeregowa taka soldateska. Wichtig ist noch, dass die Kosaken, die unter König Sobieski gedient haben, waren keine gewöhnlichen Soldaten, sondern genossen all die Privilegien, die auch die polnische Schlacht, die polnischen Adligen genossen haben. Das ist kein gemeines Herr, war. Zaś pan Stojanowski, zresztą wielu z nas, bo tutaj Henio Stojanowski także. To są potomkowie szlachty polskiej, szlachty zagrodowej, powiedzmy rozdrobnionej, ale trzeba pamiętać, że te ziemie kolonizowali ludzie bardzo odważni, z tego względu, że tutaj faktycznie wojna była jeszcze 300 lat temu, nie tak dalej. Wojna zdarzała się co roku, co dwa lata i to wojna totalna, nie taka znana z, powiedzmy z, dla nas. Jeśli tutaj wojna przychodziła najczęściej ze wschodu, to praktycznie wycinano całe miasta, całe wioski palono i praktycznie nie oszczędzano nikogo. Ja, und die beiden Herren Stojanowski sind, muss man auch sagen, Nachkommen des polnischen Kleinadels. Und das bedeutet schon was, denn die Leute, die sich damals hier gesiedelt haben, waren schon tapfere Leute. Denn sie mussten damit zählen, dass in dieser Gegend es so gut wie alle drei Jahre einen Krieg gab. Und das war kein Krieg, wie wir ihn kennen, also die Bürgerkrieg und so weiter, sondern das war totaler Krieg, als ganze Städte und ganze Dörfer den Boden gleich gemacht wurden. Und ja, die Menschen sind gebracht worden. To znaczy takich rodów polskich, szlachty zagrodowej było kilka i na kozakach, także później w Kyżanach, te nazwiska, czyli Stojanowski, Wilkowie, to były takie dwa podstawowe rody, które zamieszkiwały kozaki i później Kyżany. Adels und hier in Kosaki und dann später in Pyjane gab es vor allem zwei, die so hauptgeschlechtliche waren, und zwar eben die Stojanowscy und die Konie. Właśnie przyjechało dwóch naszych uczestników, których pokażcie się. Nie, zaraz ich dopuścimy do głosu. Tu jest Taras z Łuki, który nam pomaga, i Julia z Kozaków, jedyna uczestniczka, która mieszka na Kozakach w rzeczywistości. Zresztą sama jest potomkiem przesiedlonych tak z zachodu, z tego co pamiętam, tutaj na Kozaki, tak? Także to też jest historia, która nas interesuje. Pokażcie się może wszystkim, bo faktycznie pierwszy raz się widzimy. Nachkommen von Menschen ist, die nach Kosaki zu Westen wurden.